Cześć. Cześć. Witajcie w kolejnym vlogu Wykładowcy. Dzisiaj jestem w Kanadzie z Emilią Zboralską King. Tak. I Emilia jest Polką kanadyjskiego, nie, Kanadyjką polskiego pochodzenia. Tak, Kanadyjką, ale się urodziłam w Polsce. Aha. No. I ile miałaś lat, jak przyjechałaś tutaj? 5. 5. No. I dzisiaj porozmawiamy o edukacji w Kanadzie z twojej właśnie perspektywy. Ile lat mają dzieci, jak idą do szkoły? Okej. Okay. To teraz mam powiedzieć? No. Ile mają lat, jak zaczynają szkołę? Chyba mają 4 latka, jak zaczynają przedszkole. To nie jest przedszkole, to się nazywa junior kindergarten. Mhm. Mają 5 lat, jak idą na kolejne i zaczynają cały dzień być w szkole od 5 lat i później pierwsza klasa to mają 6 lat. Mhm. I od pierwszej klasy później chodzą do 8 klasy i jak mają 14 lat, zaczynają liceum. Aha, 14 lat. 14. Mhm. Ile czasu trwa liceum? 4 lata. 4 lata, czyli tak jak... Tak jak w Polsce. Tak jak no, w Polsce. Tylko chyba w Polsce się zaczyna rok wcześniej, nie, później chyba. Teraz są te reformy, wiesz, to tak? Oni tam wszystko zmieniają, to ja sam nie do końca. A ja myślałam, że zaczynają rok później, na przykład szkołę przedstawową i nawet liceum się kończy, jak się ma 19 lat? Tak, jakoś tak. A tutaj 18. 18 i zaczynają university, jak mają 18 lat. Okej. Okay. A jeśli, czy wiesz, jak wygląda edukacja w Polsce? Czy... No troszeczkę, ale jest inaczej, ale powiedz mi. Ja jestem właśnie ciekawy, no, nie, właśnie, bo widzowie wiedzą, jak wygląda edukacja w Polsce, ale nie wiedzą, jak w Kanadzie. W Kanadzie, tak. Jak wygląda ta podstawówka? Czy na początku pierwsze 3 lata są takie, że uczniowie nie są w ogóle oceniani, że oceny są opisowe, czy jak nie, to nie, zawsze są oceniani, zawsze. Od małego, od 4 years, jak zaczynają, to są oceniane, ale to później to się zmienia, co nie? No bo pierw dostają takie oceny po prostu qualitative. Very good, bardzo dobrze, tak dalej. A później dostają litery A+, A, B, tak dalej i tak jest od czyli A to jest młodego. Najlepsza ocena? Tak. A najgorsza? Najgorsza to jest F. F. Czyli, failure. Aha. Czyli to jest tak jak w Stanach Zjednoczonych. No, tak jak podobne. W Stanach. Bardzo podobne. Bo no. Większość ludzi w Polsce kojarzy system właśnie chyba edukacyjny bardziej Stanów Zjednoczonych niż Kanady. Kanady. No, no tak. I one są podobne, bardzo co? Podobne. Bardzo podobne. Bardzo podobne, tak. Mhm. Czyli są... A można dostać na przykład A- albo można. B+. Tak, dostają A-, B+. To się robi tak. A-, A, A+. I to jest tak, tak, wiesz, to rośnie. Mhm, okej. No dobra. B minus B, B plus. Okej, okay. Dobra. No. Rozumiem. Okej, okay. No dobra. A taka ocena, taka średniowa, to jest C. Aha. To jest litera C. Jak dostaniesz C, to jest tak, okej, okay. Dobra. Musisz więcej pracować. Rozumiem. No dobra. Ale tak źle nie jest. Mhm. A w Stanach jeszcze Zjednoczonych jest bardzo popularny prom. Prom, czyli tak. Studniówka no, po polsku. No. Czy to tutaj też w Kanadzie tak, jest? Czy to też jest takie big nie, deal? Właśnie, że nie jest taki big deal. Znaczy jest prom, na pewno jest, ale to nie jest taki big deal jak w Stanach. No bo w Stanach mają na przykład prom king i prom queen. Mhm. Królową i tak. Królewicz. Tak, no, tak. Tak. A tutaj nie mamy takiego czegoś. Po prostu jest taki taniec i wszyscy wychodzą i się ładnie ubierają i to wszystko. Aha, czyli tak jak w Polsce. Tak jak w Polsce, no. Hmm? No może jest inaczej, ale też w Kanadzie jest troszeczkę inaczej. Też w Ontario, gdzie gdzie my mieszkamy, gdzie teraz jesteś, Ontario, tam gdzie jest Toronto, no bo my mamy też katolicką szkołę i stream i mamy publiczną. Ja chodziłam do katolickiej, to ja tylko znam ten system. Rozumiem. Może jest troszeczkę inaczej w publicznym system, ale też myślą tutaj, że no, na przykład rodzice wysyłają dzieci do katolickiej szkoły, no bo myślą, że tam lepiej uczą. To jest prywatna szkoła? Nie, nie. Właśnie, że to jest government supported. To jest dziwne, ale tylko w tym province, tylko w Ontario. Wow. I może jeszcze w jednym province, w Kanadzie, tylko nie wiem gdzie. I ludzie nawet wysyłają dzieci do katolickiej szkoły, jak nie są Catholic, no bo myślą, że lepszy education dostaną. Wow. No, to jest takie dziwne. Ciekawe. I to się bardzo trudno dostać. Aha. No.
A czy ty chodziłaś do polskiej szkoły? Tak, w sobotę. W sobotę? Tak, w sobotę raz na tydzień przez ileś tam lat, nie pamiętam ile. Aha, i co się robi w takiej polskiej szkole? A, co się robi? Się czyta książki. Mhm. I to wszystko. Przeważnie czytasz książki, oglądasz filmy po polsku i dostajesz jeszcze jeden credit w liceum. Aha. I to się liczy w liceum jako credit i nie musisz brać jednej klasy więcej. Rozumiem, rozumiem. Mhm. A czy za to się płaci, to za tą szkołę? Chyba się płaci, wiesz, ja nawet nie mam pojęcia, aha, ale chyba tak. No, raczej się płaci. Aha. A może nie? Nie wiem. Muszę się spytać rodziców. Ciekawe. Zapytaj się. No dobra, mhm. Czyli mamy liceum, mhm, i później są studia. I później są studia. I jak wyglądają studia? Czy, mhm, studia są płatne? Są płatne, tak, ale dużo mniej niż w Stanach. Mhm. No bo tutaj tylko mamy publiczne universities, a w Stanach są prywatne, te, aha, Ivy Leagues, co tak, nie? Mhm. Tutaj koszty są dużo mniejsze niż w Stanach, no bo w Stanach płacą na przykład 40 tysięcy na rok, na, mhm, w niektórych Ivy League schools, Harvard, UCLA, USC i tak dalej. A tutaj to jest zupełnie inaczej. Nawet taki excellent university, jak University of Toronto, mhm, albo tutaj w Ryerson, to się płaci na przykład z 5 tysięcy, zależy jaki program, mhm, na rok. Na rok. 5 tysięcy kanadyjskich dolarów, mhm, ale to jeszcze trzeba płacić za living arrangements, gdzie będziesz mieszkał, tak, co nie? Tak. Mhm. To jeszcze to trzeba dodać, jedzenie i tak dalej. Mhm. To jest tylko ten base fee. Mhm. Mhm. No dobra, i ile czasu trwa taka szkoła? 4 lata. I wtedy się dostaje BA. Mhm. Czyli polski licencjat. To jest, tak, odpowiednik polskiego licencjatu. Mhm. Tylko że w Polsce licencjat się dostaje po 3 latach. Aha, a tutaj. Kiedyś też tak było, mhm, to się nazywało BA, Bachelor's Degree, a teraz zmienili na Honors Bachelor Degree, to jest 4 lata i teraz te 4 lata są więcej popularne. Prawie wszystkie university zmieniły na 4 lata, mhm, żeby dostać ten BA. Nawet się już nie mówi Honors Bachelor i Bachelor. Okay. Po prostu mówią Bachelor's Degree i ludzie myślą, że to są 4 lata zamiast te 3. Rozumiem. Tak się zmieniło, no, mhm, przez ileś tam lat. I powiedz mi, a czy dużo ludzi później robi MA, czyli polskiego magistra, czy nie? Nie jak tak dużo jak nie, w Polsce, no bo w Polsce ja rozumiem, że to jest troszeczkę inaczej, mhm, że przeważnie się robi. Tak. A tutaj nie. Tutaj to jest additional, nie trzeba tego robić. Można dostać pracę, ale teraz jest, wiesz, więcej competition. Tak. No i ludzie też biorą, ale to nie jest jakiś tam requirement, nie trzeba brać, przeważnie nie biorą. Mhm, mhm. Mhm. I czy jest różnica pomiędzy płatą za cena za studia BA i MA, czy to jest też podobnie 5 tysięcy? O, dobre pytanie. To zależy jaki program, ale przeważnie też nie jest tak drogo jak w Stanach. No bo, mhm, jak w Stanach się idzie na higher education, postgrad, takie, mhm, master's degree albo PhD, to się bardzo dużo płaci. A tutaj jest inaczej. Ja płaciłam z 5 tysięcy, mhm, tak samo, mhm, prawie. Mhm. No ale to zależy, co nie? No jak się chodzi na studia medyczne czy coś takiego, to jest, mhm, wyżej, to oczywiście jest więcej. A jeśli ktoś chce robić doktorat, jak, aha, sprawa wygląda tutaj w Kanadzie? To są two different ways. Na przykład można dostać funding, mhm, można dostać pieniądze z uniwersytetu albo z government. Mhm. Są takie programy i będziesz miał spłacone studia, co nie? Rozumiem, czyli jak, mhm, kończysz studia licencjackie, tak, masz dobre wyniki, tak, chcesz robić doktorat, mhm, to bezpośrednio po licencjacie możesz robić doktorat, no, tak? Właśnie, tak. Że nie musisz robić magistra, a, mhm, później doktorat, tylko od razu jakby wchodzisz na taką ścieżkę. Nie. Też można tak, też, ale no, to jest mniej popularne, naprawdę. Aha. To jest takie, wiesz, trzeba mieć naprawdę świetne oceny, żeby, aha, tak dostać. Rozumiem. I mniej więcej universities już tak nie robią. Czasami. To są takie... Mhm. Rozumiem. Czyli najpierw... Exceptions. Mhm. Tak jak w Polsce. Magister, a później, doktora. Tak. I ile czasu to trwa? To też zależy od programu, ale przeważnie 1 to 2 years. Rok albo 2 lata na ten magister, a, mhm, później doktorat 4 lata, przeważnie 5, nawet 6. A, nawet 6. Nawet 6. Mhm. A w Polsce? W Polsce 4, doktorat. Mhm.
ale też ludzie robią 5-6 lat, że można dostać takie przedłużenie. Aha, rozumiem. No. Mhm. Właśnie ja wam nie powiedziałem, bo Emilia obroniła doktorat. Tak. Ile? Rok temu? Rok temu, rok tak. Temu. No, rok temu. No właśnie. I o czym był twój doktorat? Digital Entrepreneurship. Okay. Web Series Creators, tak jak w YouTube. Co oni tam robią, jak oni pracują, czy zarabiają pieniądze i tak dalej. Czy można przeczytać twoją książkę gdzieś? Czy wydałaś doktorat? Czy... Ja, jest online, nie wiem gdzie. To podlinkuję pod filmem, tak. Będziecie mogli zerknąć wtedy. No świetnie. No i Emilia też pracuje jako Associate Director of the DMZ. Transmedia Zone. Transmedia Zone, no. Okej. Okay. Tak. I co to jest to Transmedia Zone? To jest taki Media Innovation Incubator. Tutaj mamy takie młode firmy i one próbują, wiesz, się rosnąć i tak dalej. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Aha. Startups. Aha. A jak to się mówi startups po polsku? Startups. Startups, ja, to są startups. No dobra, i czy to są tylko uczniowie Ryerson, nie. Czy to są też ludzie z zewnątrz? Którzy... Ludzie z zewnątrz też. Ryerson i ludzie z zewnątrz i oni mają, wiesz, przeróżne takie projects, przeróżne firmy, robią web series na przykład, robią radio, podcasts, mają firmy, gdzie no, przeróżne rzeczy naprawdę robią tutaj. Aha. Takie interesujące, bardzo innovative, coś innego robią. Mhm. Ale ty zanim zostałaś zastępcą dyrektora, to byłaś, bezpośrednio się angażowałaś w tę działalność Transmedia Zone. O co właśnie, to jest ciekawe, bo Emilia też ma firmę producencką. Tak, mam firmę, tak. Aha, czyli jakbyś mogła powiedzieć o łączeniu praktyki i teorii i nauki, bo to wszystko u ciebie to wszystko tak miesza, się razem. No, nie? Tak, i zazębia. Wszystko, co się nauczyłam, na przykład jak studiowałam tutaj, jak robiłam doktorat, to ja teraz to wkładam w pracę, co nie? I to jest wszystko dla mnie połączone, ja wszystko to widzę razem. Na przykład jak ja robiłam wywiady z creators, to ja się bardzo uczyłam, wiesz, co pracuje, what works, what doesn't na YouTube na przykład. I teraz ja to biorę do pracy, ja to biorę do mojej firmy i teraz ja rozumiem. Okej, to tak trzeba robić, a tak nie można robić i tak dalej. Rozumiem. Co nie? I nawet tutaj teraz ja mam ten knowledge, tą informację i ja im daję tutaj te startups. I tak pracujemy razem. Super, no. Super, czyli co wszystko razem to się wszystko razem łączy, się łączy. No. Pewnie, fajnie. A powiedz mi, czy trudno dostać pracę na uniwersytecie? W Kanadzie? W Kanadzie. Tak, jest bardzo trudno dostać pracę, no bo nie ma dużo. Ludzie trzymają te pozycje bardzo, bardzo długo i jest po prostu bardzo mało miejsc. Aha. No to jest ciężko się dostać. Przeważnie jak się kończy doktorat, to ludzie robią postdoctorate. I co to jest? I to jest taki, no może rok, dwa, gdzie robią research i próbują więcej artykułów publikować, co nie? Żeby dostać taki więcej reputation in the academy. Okay. No i pracują przez ten rok, przez te dwa, może też uczą na tym uniwersytecie i później po tym to próbują znowu dostać tenure track position. Ja myślę, że jest inaczej w Polsce co i w Kanadzie. Co to znaczy to tenure track? Tenure track position to znaczy, że się dostajesz i masz 5 lat, żeby się wykazać, żeby pokazać, że ty jesteś a master w swoim field, że publikujesz, że dodajesz do discourse i tak dalej. I jak dostaniesz tenure, to znaczy, że nie mogą cię wyrzucić z tego, aha, z tej pozycji. Aha. Nigdy, masz na życie. Rozumiem. A co jak przestaniesz publikować i... Dobra. Jak po 5 lat na przykład już dostałeś albo dostałaś tenure, to nic się nie dzieje. Aha. Nie, jak już dostaniesz, to masz na życie, ale przed tym to musisz naprawdę pracować i tak dalej, ale przeważnie, wiesz, ludzie piszą, no bo to kochają i tak. Dalej to robią, co nie? Tak wychodzi. Ale jest bardzo ciężko dostać. Bardzo naprawdę. Ciężko. Bardzo ciężko. Tak samo w Ameryce, tak samo w Kanadzie. No w Polsce też jest bardzo ciężko. Tak, dostać ja pracę. Tak myślę. No. To zawsze niektórzy tylko dostają. Tylko niektórzy. Zostają. Trzeba tak. Się naprawdę wyróżniać. Żeby dostać. A co robią ci ludzie, którzy skończą doktorat i później i się nie dostali pracy na uczelni? Pewnie tak jak w Polsce, co nie? W government, na przykład policy. Pracują no, wszędzie, jako management consultants na przykład. Naprawdę zależy od programu i co można zrobić z tym. Aha. Też na przykład był artykuł parę lat temu, że
tacy, co robili doktorat, teraz zaczynają swoje firmy, ale tak w completely innym direction. Mhm. Na przykład, wiesz, już są tired, nie chcą pracować w tym i zaczynają sklep, gdzie sprzedają torty, albo aha, robią bakeries, tak dalej. Mhm. Po prostu to jest coś innego i rękami się pracuje, a nie tylko, wiesz, mózgiem i tak dalej. To zmieniają kompletnie swój path i wybierają coś innego. Mm-hmm. Dziękuję Ci, że pogadałaś ze mną i z nami. Dużo się dowiedzieliśmy o Kanadzie i o Polsce. Podlinkuję Twojego Instagrama. Okej, okay, ja na pewno. Czyli jeśli macie ochotę, to możecie zobaczyć i śledzić karierę Emilii. I wydaje mi się, że jest takim świetnym przykładem, taką polską ambasadorką w Kanadzie. Dziękuję bardzo. I za granicą, bo super. To dzięki bardzo, do zobaczenia następnym razem. Bye YouTube!